Rankingowa euforia rektorów. W sam raz na obchody jubileuszu powołania Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, KRASP, ogłoszono ranking uczelni z całego świata, World University Rankings 2023. Zidentyfikowano w nim 22 uczelnie z Polski, co rektorzy uważają za osiągnięcie imponujące. Zważywszy na fakt, że obecnie mamy ponad 300 uczelni z nazwy wyższej, w tym 100 kilkadziesiąt publicznych, czyli mniej niż 10% naszych uczelni zdołano wyłowić z morza uczelni całego świata. Dwie polskie uczelnie, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski, zostały sklasyfikowane pod koniec trzeciej setki, co jest największym osiągnięciem ostatnich lat, i Gowin zaciera wręcz ręce, uważając, że ten sukces to skutek wprowadzenia jego konstytucji dla nauki. Media kontekstu rankingu nie analizują i powielają zachwyty rektorów, nie wspominając nawet, że wśród wyżej notowanych od naszych najlepszych są uczelnie z Ameryki Łacińskiej, Kolumbia, Chile, Meksyk, czy z Azji, Kazachstan, Oman, Liban, nie licząc wielu z Chin, Japonii, Tajwanu. A i uczelni z Bangladeszu, Kenii czy Ugandy są na podobnych pozycjach, co większość sklasyfikowanych najlepszych polskich uczelni. Ranking pokazuje, że nie ma prostego przełożenia ekonomicznego statusu państwa na poziom uczelni. I na przykład uczelnie z bogatego Kuwejtu nie należą do czołówki światowej, a nawet są słabsze od polskich najlepszych. Widać więc, że nie w pieniądzach jest pies pogrzebany, a te traktuje się jako przyczynę słabości polskich uczelni. Z europejskich, bogatszych od naszych, kilka włoskich jest wyżej notowanych niż nasze dwie najlepsze, a mimo to włoski świat akademicki jest zaniepokojony sytuacją w domenie akademickiej, szukając przyczyn innych niż finansowe. Dlatego wdraża w życie operację Università Bandita, aby zlikwidować patologie obniżające poziom nauki i elit krajowych. A u nas, zamiast podobnej operacji, mamy akceptację takiego stanu rzeczy i euforię, że wśród tysiąca uczelni świata zmieści się kilkanaście naszych. Tekst opublikowany w tygodniku Gazeta Polska 22 czerwca 2022 roku. Autor Józef Wieczorek.